Cześć, zapraszam Was na kolejnego vloga. Tym razem będzie to serwis samochodu. Pokażę Wam, jak wyregulować luzy zaworowe, po co się to robi, jakie są zagrożenia wynikające z tego, gdy ten luz będzie za mały lub gdy będzie za duży. Oprócz tego mam kilka części związanych z układem zapłonowym silnika, czyli taka wymiana świec, przewodów zapłonowych oraz palca i kopułki aparatu zapłonowego. Również pokażę Wam od środka aparat zapłonowy, jak wygląda, co tam się zużywa i jaki to może mieć negatywny wpływ na pracę silnika. Oprócz tego mam jeszcze olej, płukankę i zestaw uszczelek pokrywy zaworowej. Również to wszystko będę chciał zrobić za jednym razem. Zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku. Teraz na tablicy narysowałem trzy sytuacje dla silnika, który jest już rozgrzany na temperatury roboczej. Zaczynając od tej strony, mamy tutaj przykład, gdzie zawór jest cały czas otwarty, mimo że wałek jest skierowany w taką stronę, żeby ten zawór był zamknięty. I w momencie, kiedy luz zaworowy jest zerowy na zimnym silniku lub jest zbyt po prostu ciasno wyregulowany, sprawia, że jak jest silnik rozgrzany, ten zawór się nie domyka. Mamy tutaj wtedy szczelinę, przez co może się zdarzyć tak, że samochód nie będzie pracował równo, będzie miał mniejszą moc, będzie wypadał zapłon przez to, że nie będzie kompresji, a przy długotrwałym użytkowaniu takiego samochodu może dojść do tego, że zawory się wypalą. Jak zawory się wypalą, czeka nas niestety remont silnika. Drugi przykład. Co w momencie, kiedy ten luz zaworowy będzie za duży? Szczelina między popychaczem a talerzykiem, a zaworem będzie zbyt duża, to wówczas, kiedy silnik się nawet nagrzeje, nadal będzie tutaj luz, przez co nadmiernie będą się zużywać elementy, które ze sobą współgrają, czyli na przykład wałek będzie się szybciej wycierał i w takim momencie może dojść do awarii silnika poprzez pęknięcie tego talerzyka i urwanie zaworu, który się zderzy z tłokiem. No i oprócz tego dodatkowym minusem może być też fakt, że ten zawór nie będzie się do końca otwierał, bo jak będzie ten luz, wałek będzie popychał konik, to zawór się otworzy, ale nie w pełnym jego zakresie, przez co też silnik może mieć mniejszą moc. No i przejdźmy do trzeciego przykładu. Przykładu, w którym luz zaworowy jest wyregulowany prawidłowo i dzięki czemu silnik po rozgrzaniu będzie posiadał minimalne luzy. Wszystko będzie ze sobą idealnie współgrało, zawór będzie się otwierał w jego pełnym zakresie, jak i zamykał. Nie będzie nadmiernych hałasów i luzów, przez co też nie będą się zużywać poszczególne elementy silnika, które ze sobą współgrają. Ogólnie sam proces wymiany oleju nie jest dość skomplikowany. Należy jednak pamiętać o tym, że po spuszczeniu starego oleju i zakręceniu śruby trzeba wymienić podkładkę, która może być aluminiowa lub miedziowa. Zapobiegnie to na pewno wyciekom oleju w przyszłości. Przy demontażu starego filtra oleju należy zwrócić uwagę na to, czy stara uszczelka również została usunięta. Jak będziemy wkręcać nowy filtr, warto przesmarować go małą ilością oleju i dokręcać go ręcznie. Dzięki temu w przyszłości nie będzie problemu z odkręceniem filtra przy kolejnej wymianie oleju. Po spuszczeniu starego oleju i wymiany filtra wlewam nowy olej do silnika i przystępuję do ściągnięcia pokrywy zaworów. Aby to zrobić, muszę wyczepić wszystkie przewody wysokiego napięcia, odkręcić śruby pokrywy zaworów i odpiąć węże podobne. A więc tak wygląda silnik po zdjęciu pokrywy zaworów. Na samym środku jest wałek rozrządu. Przez ten wałek idą takie popychacze, lub jak niektórzy nazywają, koniki. Ogólnie regulacja zaworów jest bardzo prosta. W momencie, kiedy mamy to martwe położenie, widzimy luz, to luzujemy nakrętkę kontrującą, wkładamy szczelinomierz o odpowiedniej grubości między zawór a śrubę regulującą, dopasowujemy luz tak, aby szczelinomierz pracował idealnie w tej szczelinie
dokręcamy nakrętkę i przechodzimy do kolejnego zaworu. Luzy zaworowe na zaworach chcących powinny się mieścić przy dziale między 0,18 a 0,23 mm, a na zaworach wydechowych między 0,23 a 0,27 mm. Czyli w tym przypadku użyjemy szczelinomierza odpowiednio 0,25 grubość na zawory wydechowe i 0,20 na zawory ssące. Spowodowane jest to tym, że gdy zawory ssące się otwierają, to do silnika tłoczone jest zimne powietrze z paliwem, a zawory wydechowe powinny mieć większą wartość luzu ze względu na to, że gdy one się otwierają, to wydalane z silnika są gorące spaliny, przez co też ten luz się robi mniejszy, bo temperatura zaworów jest wyższa. Po regulacji zaworów zajmiemy się demontażem kopułki i palca aparatu zapłonowego. W tym celu musimy odkręcić trzy śruby od obudowy aparatu. Tutaj widzimy dwa palce używane. Jego powierzchnia jest gładka, przez co iskra, która będzie się przez niego przedostawać na kopułkę, nie będzie już dobrej jakości. Na pierwszy rzut oka używana kopułka nie wygląda jeszcze tak źle, ale jak ją porównamy z nową, no to zauważymy, że te bolce, przez które przedostaje się iskra, są już mocno skorodowane, przez co silnik już nie będzie pracował tak dobrze jak na nowych częściach. Przy wymianie wszystkich uszczelek pokrywy zaworów warto zwrócić uwagę na ostre krawędzie, gdzie styka się nowa uszczelka z głowicą. Są to takie cztery narożniki, które warto przesmarować dodatkową masą uszczelniającą dedykowaną do uszczelek silnikowych. To tutaj jeszcze takie porównanie świec, nowe kontra używane. Jak widać, po 15 tysiącach kilometrów przebiegu używane świece mają znacznie większą szczelinę niż świece nowe. A więc tak to wygląda. Silnik został przeserwisowany i myślę, że możemy przejść do małego podsumowania. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że to, o czym Wam tutaj opowiadałem, to co pokazałem na tablicy, będzie to wiedza, która w jakimś stopniu się Wam przyda. No i z tego miejsca chciałbym Was zaprosić na kolejnego vloga, który będzie już nagrywany z toru Poznań. Więc do zobaczenia, możliwe, że za 2 tygodnie. Cześć!